Dzień dobry. Witam was na zamku w Lubowli, zamku 7 wieków starym i zapraszam was do poznania jego ciekawej, bogatej historii. Nie ma kłopotu. Znaczy, kto ma normalny wzrost, to nie ma kłopotu. Budowanie zamku to nie jest kwestia czasu kilka lat, to są stulecia. I początek zamku sięga do wieku XIV. Najstarszą częścią był pałac, później wieża, pierwotne mury obronne. No, widok zamku, pierwszy rysunek pochodzi aż z roku 1520. Natomiast informacja pisana, tekstowa, jest z roku 1311. No, w tym roku mamy rok 2011 i co to znaczy? Uroczystości. Przepraszam, jesteście tu wcześniej już na to wszystko. Ale to nieważne. Dokument z roku 1311 był podarunkiem dla króla. Założyciel zamku już w tym czasie nie żyje. Był to magnat węgierski o modzie Abba. We walce o miasto Kosice umiera i jego żona uzgodni sobie króla. Ma ochotę oddać królowi węgierskiemu, Karolowi Robertowi Andegawejskiemu, majątek. Wielką część majątku, który posiadają. Chodzi o zamek Lubowla, Mukaczewo, wielkie ziemie na wschodniej Słowacji i dokument na ten temat mówi, że to będzie dane podarunkiem do królewskich ręk. Tyle, że się to nie udało. Od roku 1412 zamek należy do sprawy Królestwa Polskiego przez zastaw Zygmunta Luksemburczyka. Na ten temat więcej informacji powiemy w sali historii, gdzie znajduje się i dokument, kopia zastawu. Pożar, jedna z największych i najbardziej tragicznych wydarzeń historycznych, pochodzi z roku 1553. Kamienna tablica mówi właśnie na ten temat. Tyle, że już w tym czasie król polski Zygmunt August nakazał jego odbudowę. A tekst w łacinie mówiący na ten temat rozmawia. Wielki pożar to był, zniszczył pałac gotycki. Również nakazał jego odbudowę. W tym czasie starosta zamku Jan Bonner te prace prowadzi do roku 1555 roku. Dobre pytanie by było, dlaczego budowanie jego najstarszej części trwało 7 lat, a odbudowa po pożarze tylko 2-3 lata. Prawda, że już w tym czasie Polacy inklinowali, że ten zamek do nich należy i jest to forteca doskonała na strzeżenie południowych granic królestwa. Zamek się zmienia i staje się twierdzą doskonałą na te czasy. Zachodni bastion artyleryjski, nowa brama i miejsce jedno z najlepszych do mieszkania, pałac renesansowy. To jest dzieło architekta i budowniczego Jana Frankensteina. Bardzo podobny do tego pana doktora, ale to był architekt. Były tu komnaty mieszkalne, kuchnia, spiżarnia i browar. A jak wszystko będzie gotowe, bo tam trwają prace remontowe, następnym rokiem będzie otwarty i dostępny pałac. Oczywiście będzie tam pokaz mieszkania, kuchnia, a browar, specjalnie jedna z tych takich najlepszych ekspozycji na zamku, można tak mówić. Wszyscy się do tego są ciekawi, co tam będę do pokazania, ale przepraszam, tylko do pokazania. Bez degustacji. Tak. Prace ostatnie na zamku, myślimy prace budowlane, budowanie części nowych, należą do Lubomirskich, konkretnie do Stanisława Lubomirskiego, lata 1642 aż 1647. Mieszkalny pałac, kaplica, komnaty dla rycerzy zamku i nowa brama, gdzie znajdował się most zwodzony i fosa. Ta była opisana i w przewodniku wieku XIX, istniejąca, która jest czynna. Do dzisiaj nie istnieje. A to wielka szkoda, przepraszam, bo zamek, to wejście do zamku wyglądało jak z bajki. Już ktoś wchodzi przez tą fosę, przez ten most zwodzony i wygląda to tak jak bajka.